W okresie od 11 do 19 marca 1968 roku w Łodzi zorganizowano trzy duże wiece studenckie. W ostatnim z nich wzięło udział ponad 2000 studentów i drugie tyle aktywu robotniczego, który jednak nie podjął żadnej akcji. Kulminacją protestu w Łodzi był strajk okupacyjny w nocy z 21 na 22 marca, który objął kilka wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki. Żądania studentów w Łodzi były podobne do tych zgłaszanych w innych częściach kraju. Chodziło o pełnię informacji na temat wydarzeń w Warszawie i ukarania winnych pacyfikacji manifestacji na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca 1968 roku. Większość uczestników protestu w Łodzi stanęła przed obliczem komisji dyscyplinarnych uczelnianych. Część z nich została wysłana na karne obozy wojskowe, natomiast przywódcy ruchu zostali skazani wyrokami sądu. Nie należy zapominać, że w marcu 1968 roku rozpętano również brutalną kampanię antysemicką i antyinteligencką, w wyniku której z Łodzi wyjechało ponad 2000 osób, a pracę stracili m.in. rektor Uniwersytetu Łódzkiego czy rektor znanej w całej Polsce i na całym świecie szkoły filmowej. Czystki objęły również środowisko dziennikarskie i kadrę kierowniczą przemysłu łódzkiego. Na wiele lat marzec 68 stał się tematem tabu. Dopiero od niedawna temat ten powraca do normalnego obiegu naukowego. Nie mamy pojęcia.